Szczęść Boże, coś Wam powiem. Zakończenie 9 rozdziału Ewangelii Łukasza daje nam takiego swoistego rodzaju regulamin naśladowania Jezusa. Nie ma tu nic ukrytego na zasadzie pójdź za mną, a później powiem Ci, z czego będziesz musiał zrezygnować, ale jest wyłożona kawa na ławę. Idąc za Jezusem, warto zrezygnować z hołdowania relacjom rodzinnym, przyjacielskim czy egoistycznym. Nie masz rezygnować z tych ludzi i odizolować się od społeczeństwa. Ale te bliskie relacje nie mogą zakłócać Ci wierności Jezusowi. Może nie są to wymarzone zasady spędzania życia, ale na pewno weryfikują, czy moje powołanie chrześcijańskie jest z Ducha Bożego, czy tylko wynika z czystej kalkulacji tego, co mi się opłaca. Stajemy przed poważnym pytaniem. Czy możemy oddać Jezusowi swoje życie aż po krzyż? Jest to bardzo trudne, kiedy czujemy się bezpiecznie i wygodnie w swoim życiu. Z wiekiem coraz mniej nam się chce. Stajemy się ospali. Tłumaczymy to przemęczeniem, przepracowaniem, a nawet znudzeniem, bo przecież każdy dzień jest taki sam. Pójście za Jezusem wprowadza nas trochę na drogę żebrania o ludzką uwagę i gościnność. Na przykład, gdy patrzę na życie kapłańskie, to mogę powiedzieć, że nigdzie nie mamy swojego miejsca na stałe. Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Czytamy w Ewangelii. Ciągle jesteśmy w drodze. Korzystamy z gościnności i życzliwości mieszkańców parafii, a w zamian dajemy im siebie. Choć to też bywa różnie. Każda decyzja, którą podejmujemy, rozpoczyna nowy etap w naszym życiu. Nasze decyzje wpływają na to, co dzieje się tu i teraz oraz na to, co wydarzy się w przyszłości. Musimy nauczyć się tak myśleć i działać, żeby wiara nie była przysłowiowym piątym kołem u wozu. Nie wszystko i nie za każdym razem uda nam się, ale potrzeba wewnętrznej gotowości serca, by odrzucać rzeczy stare, które ograniczają nas w pełnym oddaniu się Bogu. Bóg, wychodząc do nas, składa nam taką propozycję, byśmy związali się z Jego misją i byli głosicielami miłosierdzia. Można powiedzieć, że Jego zaproszenie jest jak święta niecierpliwość miłości, która czeka na odpowiedź. Zamiast entuzjazmu wywołanego wezwaniem, budzi się w nas wahanie i strach o przyszłość. Zastanawiamy się w wielu momentach naszego życia, a przez to tracimy cenny czas. W tym fragmencie czytamy o płomiennych deklaracjach. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz, ale... I to ale, którym się zasłaniamy, jest kluczowe. Kiedy się modlimy, prośmy o to, by móc wreszcie wyjść z nory, by frunąć z gniazda, oderwać się od matczynnego łona, by w pełni zrozumieć Jezusową drogę. Nie bądźmy niewolnikami samych siebie, swoich lęków. Idąc naprzód, nie oglądajmy się wstecz z tęsknotą, bo przeszłość już przeżyliśmy, a przed nami otwiera się nowe życie. Życie wolne od obaw i pełne Chrystusa, który liczy na nas i na nasze zaangażowanie.